Cześć, jestem Karola z Fundacji Trzy Maliny. W tym filmiku pokażę Wam, jak uszyć maskę z flizeliny medycznej, taką dla ratowników i osób pierwszego kontaktu w szpitalach. Maseczki dla szpitali szyjemy z flizeliny medycznej. Nasza maska będzie składała się z trzech warstw. Wszystkie trzy warstwy wycięte w jednakowym kształcie. Układamy na sobie. Starajcie się to zrobić w miarę równo. Już będziemy całą maskę dookoła obrzywać ściegiem prostym. Dobrze by było, gdybyście ścieg wydłużyli, tutaj zmieniając jego długość na około 4 mm. A igłę przesunęli na prawo, by szyć blisko brzegu. Całość sobie spinamy szpilkami lub klamerkami. I szyjemy dookoła. Przy ustawieniu igły na maksa na prawo będziemy mieli odległość od brzegu około 3 mm. Możecie też ustawić na większą, może być to 5 mm, to nie ma większego znaczenia. I szyjemy. Tak zszytą maskę składamy analogicznie do pozostałych. 3 cm od brzegu, od górnej krawędzi w pionie, składamy pierwszą fałdę. Mocujemy szpilkami lub klamerkami i składamy kolejną. Każda fałda powinna mieć 1,5 cm mniej więcej wielkości. Tak spiętą maseczkę ponownie przyszywamy po brzegu. Tak spiętą maseczkę przeszywamy po brzegu. Potem szpilek, po którym byśmy już szyli. Do tak przygotowanej maseczki czas na przyszycie gumek. Gumki przykładamy tutaj i na maszynie musimy ustawić ścieg zygzakowy. Musimy to przyszyć zygzakiem, dosyć wąskim. Zygzak musi być na tyle wąski i gęsty, żeby nam się wbić w gumkę, a nie obejmować gumkę, bo jeżeli zygzak będzie obejmował gumkę tutaj, to gumka nam się wyślizgnie. Chodzi o to, żeby zamocować gumkę bardzo mocno, tak żeby tu była przymocowana fest i nie wyślizgiwała się podczas nakładania maski. Gumkę kładziemy na około centymetr na masce od brzegu. Jeżeli macie stopkę do przyszywania tasiemek, szerokich takich gumek, to bardzo polecam, ułatwi Wam pracę. Sprawdzamy, czy gumka się trzyma. Jeżeli się trzyma, to analogicznie przyszywamy ją z drugiej strony, w ten sposób. Tak wygląda gotowa maseczka. Jeżeli czujecie, że zamocowana przez Was gumka może się zerwać, przeszyjcie zygzakiem jeszcze raz. Takie maseczki będziemy przekazywać personelowi szpitalnemu. Wielkie dzięki za każdą uszytą maskę. Szyjcie na zdrowie.
Maski użyte według tego tutoriala możecie podarować na przykład nam, Fundacji Trzy Maliny. My przekażemy je do szpitali, do domów opieki, wszędzie tam, gdzie są niezbędne, potrzebne na linii pierwszego frontu walki z chorobą.